Ładny. Ale Urus. Widzę, co tu zrobiłeś? Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dzisiaj jedziemy... No właśnie. Nie jedziemy Lamborghini Urus. Ale Forthingiem T5. I to odpowiada na wszystkie Wasze pytania o to, że Urus albo podobny do Urusa. Tak, podobny i nie gra w tej samej lidze, ale... Teraz reszta pytań, aczkolwiek nie, najpierw ja mam pytanie do Was, bo z części komentarzy wywnioskowałam, że albo ktoś już kupił sobie samochód chińskiej marki, było chyba parę osób, które mówiło, że kupiło sobie Omodę i to co najmniej jeden napisał, że nawet go nie widział i po prostu kupił, a parę osób też wywnioskowałam, że widziało chińskie samochody na targach poznańskich, no i teraz pytanie. Co Wy o tym myślicie, o tych chińskich samochodach? Piszcie. No dobrze. Oraz bardzo pomaga, jak się włącza mikrofon z mojej strony. No to... Także słuchaliście mnie, mam nadzieję, słyszeliście ze strony Ani. Dobrze. Czy tu widać, że mówię? Tak. Bab. Dobrze, tak, świetnie. No. Tak testujemy, czy mikrofon działa. Okej, pytanie pierwsze. Jak wypada spasowanie wnętrza karoserii w porównaniu z czymś mainstreamowym? Karoseria okej. Wnętrze, no tu widzę, że po jednej stronie deska jest niżej, po drugiej jest wyżej. No, ale i tu jest taka duża przerwa, nie bardzo wiem po co. Ale tak, poza tym przerwa jest taka niepokojąca, bo... Ale poza tym jest spoko. No, wiadomo, no, plastikowy szef. Jest to, co jest. Jak wygląda na tle konkurencji? Rzuca się w oczy. Rzuca się w oczy na pewno, a co do reszty, to nie uprzedzajmy faktów. Ile to pali? No w tej chwili zeszliśmy do 9 po dłuższym takim przejeździe z w miarę stałą prędkością, taką 60-70. I po tym, jak Ty nim jechałaś. Jak ja nim pojeździłem po ekspresówce, do czego nawiązuję do pytania, które nastąpi, to wtedy nawet pod 10 podchodzi. Także tego. Jaki uciąg na haku? Brak. Więc holować nie może, natomiast najlepsze, co mi powiedziano, w najbardziej... miarodajna informacja, jaką dostałem, to taką, że można na hak założyć bagażnik rowerowy, ale nie powiedziano mi, jak duży ten bagażnik rowerowy mógłby być. Czy jak ciężki, jaki udźwig. Jaki udźwig. Okej. Czy działa Android i Apple CarPlay bez kabla? Poniekąd. Poniekąd tak. Na kablu trzeba mieć takiego dongla, który się właśnie wyłącza. To nie wyłączaj go. I z tym donglem wtedy jest bezprzewodowe Android Auto i zdaje się, że Apple CarPlay również. Forthing, czy importer Forthinga nie zdecydował się jeszcze, jak tego dongla będzie sprzedawać. Czy będzie go sprzedawać, czy będzie go dokładać. Ja bym negocjował, żeby mi dołożyli, bo ja to kosztuje ze $100 albo i więcej. Tak, aczkolwiek oni mówią, że liczą na to, że kolejna dostawa tych samochodów będzie już z takim oprogramowaniem, żeby miała. To będzie kolejna. Na razie jest to, co jest. Na razie jest to, co widać. Wygląd i funkcjonalność systemu operacyjnego. Następne pytanie. To zobaczycie u mnie w teście. Generalnie jest jak w Beijingu albo gorzej. Już po naszym nagraniu pojawiło się jeszcze jedno pytanie dotyczące kamerki i na początku myślałem, że nie, to taki przycisk funkcyjny i on służy do włączania kamery 360, ale nie, jest osobny przycisk do włączania kamery 360, natomiast w ustawieniach gdzieś, jak się pogrzebie, gdzieś, no właśnie, o, jest Steering Wheel Button for Functions Customization i można ustawić go na wyłączanie ekranu, na wyciszanie systemu audio lub na photo shooting, cokolwiek by to nie znaczyło, i tak jest w tej chwili ustawiony, więc naciskam ten przycisk funkcyjny i pojawia się informacja photo failed, ale to może dlatego, że nie ma żadnego źródła pamięci podpiętego, więc przyniosłem pendrive. I teraz pytanie, gdzie ten pendrive należy wpiąć? Tu mamy wpięte bezprzewodowe Android Auto, tak na razie rozwiązał to Forthing, więc zejdziemy niżej. Tu gdzieś jest, gdzieś tu jest drugi port USB, w który mam w tej chwili wpięty kabel, więc wypnę kabel i spróbuję włączyć tam. Ok, dobra, mamy USB i rejestruję. Więc teraz jeszcze raz naciśniemy przycisk. Może jeszcze przelecę wycieraczką szybę, żebyśmy cokolwiek widzieli. I naciskam przycisk. I nadal mamy photo failed. W związku z tym, dobra, wychodzimy stąd i przechodzimy tu. Czyli mamy górny USB, który jest w drugą stronę dla odmiany. Dobrze. Działa, działa. I próbujemy ponownie. Nadal mamy photo failed. Ponieważ do tego samochodu nie ma żadnej instrukcji, a nawet gdyby była, to byłaby słabo tłumaczona, to nie umiem dać Ci lepszej odpowiedzi niż to, że jest taki przycisk, ale nie mam bladego pojęcia. To są ustawienia systemowe. Nie mam pojęcia, gdzie to można podłączyć, żeby to działało. Nie wiem, czy to działa. I tak to wygląda. Czy jest taki szybki, na jakiego wygląda? Jest tak szybki, na ile mu pozwala silnik 1.5. Otóż to. I jedź prosto, bo do piekarni. Tak, jadę prosto. Tak. No właśnie, silnik 1.5, więc to też wiele mówi o jego osiągach. I tutaj też pytanie, czy fajny? Jeżeli się przesiadasz z 15-20-letniego Hyundai'a Kii, to bardzo fajny. Albo czegokolwiek innego 15-20-letniego. Natomiast porównujemy, czy nagraliśmy porównanie, które będzie dostępne wcześniej dla wspierających, nagraliśmy porównanie z Tiguanem i jednak przesiadka między Tiguanem a Forthingiem wskazuje na to, że na razie Volkswagen nie ma się czego obawiać. Czy ten samochód jest dwa razy gorszy od Tiguana lub czy Tiguan jest dwa razy lepszy od niego, jak wskazywałaby cena? Nie. Nie. Powiedzmy, że Tiguan jest o 40-50 tysięcy lepszy, a nie o 100 tysięcy lepszy, więc... Negocjuj u dealera. Tak. Okej. Jaki to chiński koncern Dongfeng i z jakimi europejskimi firmami współpracują? Znaczy, wiem, że to wszystko gdzieś widziałem, ale nie jestem pewien gdzie. I ten taki ding, ding, ding ostrzegawczy, jak się nie ma pasów. Też jest jakiś znajomy, nie wiem skąd. Nie wiem, czy z europejskich... Dla Stellantis i dla Kii montują samochody w Chinach. Okej, więc... I dla Nissana. Być może to jest to. A jednocześnie silnik jest z Mitsubishi na przykład, więc... Taka sytuacja. Ale to wygląda mi na... Może to... Czego? Co ja nacisnąłem? Nie wiem, ale... Nacisnąłem ogrzewanie tylnej szyby, bo to jest dotykowe. O, świetne. Tak. Nie dość, że piano black, to jeszcze przyciski dotykowe tego typu. Tak, jeszcze się odbija w nich wszystko, więc nie widzę właściwie, co tu jest. Wiesz co, przyciski tutaj to jest małe miki. Ja się bardziej muszę zmuszać, w jakim ja jestem trybie, do przodu czy do tyłu. Skrzynia biegów może i magna, ale niska półka. Tak. Czy ma europejską homologację? To jest dobre pytanie. Według mojego rozumienia tego, co zasugerował mi dział prasowy, to oni operują na takim założeniu, że tych samochodów jest na tyle mało, że one nie muszą spełniać wszystkich europejskich norm na razie. W związku z tym on nie ma ISA, on nie ma nawet czytania znaków drogowych, on nie ma asystenta przedniego kolizji, on nie ma systemu wspomagającego utrzymanie na pasie ruchu. Generalnie nie ma niczego, co jest obowiązkowe od połowy 2024 roku i nie ma też wielu rzeczy, które były już obowiązkowe w nowych modelach wcześniej. Także tego. Ale ponoć homologację jakąś ma. I odpowiadając właśnie, to znaczy nawiązując do tego pytania, czy Chińczycy mogą zdalnie zaciągnąć w nim ręczny, na przykład jak będę jechał 130 na autostradzie, a Unia wprowadzi właśnie na nie 1000% cła? No myślę, że temu to nie grozi. To znaczy nie mówimy o cle, bo tutaj nie mamy takiej wiedzy, żeby wnioskować, bo kryształowa kula w naprawie od 2 lat albo i dłużej. Bardziej chodzi mi o to, że myślę, że tutaj nie ma aż takich łączności. On sam nie jest w stanie zaciągnąć ręcznego, ponieważ to jest shift by wire, czyli taka skrzynia, gdzie gałka nie jest połączona ze skrzynią biegów, więc w większości nowoczesnych samochodów, gdybym na przykład po zatrzymaniu otworzył drzwi bez przełączania samochodu w P i wysiadł, to on by się sam przełączył w P. W tym samochodzie właśnie to zrobiłem, wysiadłem niechcący i samochód zaczął jechać, więc on nawet sam nie jest się w stanie zatrzymać, a co dopiero Chińczycy zdalnie. Więc myślę, że możesz się o to nie martwić. Czy śmierdzi w środku? Dobrze. Wynik testu NCAP. Europejskiego brak, natomiast znaleźliśmy chiński, do którego postaram się zalinkować w opisie i w chińskim dostał 5 gwiazdek, więc... W 2021 roku. A tak, w 2021 roku. Czy blacha ocynkowana? To spytaj Jacka Balkana. I spalanie przy prędkości autostradowej, znaczy 140 na godzinę. No to będzie 10+. 10+. Jak wypada w porównaniu do Bajik 5? Moim zdaniem o wiele gorzej. Bajik 5 podobał mi się i gdybym miała komuś rekomendować, to raczej bym rekomendowała Bajika, dlatego że niespecjalnie udaje Lamborghini, to po pierwsze, i po drugie mimo wszystko jest mniej dziwny, jest lepsza widoczność, bo tu są olbrzymie lusterka, które są dokładnie tam, gdzie chcesz popatrzeć, jak skręcasz albo zmieniasz pas, albo cokolwiek, więc jak dzisiaj nim jechałam, to byłam jeszcze ostrożniejsza niż jestem zwykle. Czy będą sprowadzać wersję w kremowej tapicerce? O, na przykład teraz nie widzę tego samochodu, który jedzie przez rondo. A co tam jest do oglądania? Łup. Kremowej tapicerki według naszej najlepszej wiedzy nie będzie na razie, co jest podyktowane tym, że po prostu nic tu nie wybierasz. Wybierasz tylko lakier, za który możesz dopłacić, jeżeli nie chcesz czarnego, i to jest tyle. Zresztą to jest bardzo dobry pomysł, bo są ciekawe lakiery, więc jak chcesz cokolwiek poza czarnym, to 5,5. Wiesz co, lepszy pomysł to i tak mieli z Bajikiem, dlatego że podstawowy to był ten pomarańczowy, ten żółty, limonkowy. Tak, tak, i to wielu, myślę, grzybiarzom się nie podoba. Tak, jako to nie. O, a lepiej nie. Pieniądze wydać? Cholera. O, cholera. Okej. Tutaj właśnie też było pytanie o zapach, więc już nie będę drugi raz mówić. Niestety jest ten taki, ten zapach, który kojarzymy z chińskimi samochodami sprzed paru lat. Tudzież z chińskim marketem, jeżeli ktoś na przykład bywa. Tak, chcę sobie porównać, tak. To... Cały czas żałuję, że w tym chińskim markecie nie kupiłam sobie tego zegarka, właśnie nie zegarka, t-shirtu, na którym było napisane, nie wiem, Rolex Submariner czy coś takiego, tak. Bo... Dobrze by się designował. Tak, w czym Forthing waszym zdaniem jest lepszy od Bajika, MG, Omody i spółki? Z tych wszystkich jeździliśmy Bajikami i MG. Aczkolwiek nie HS-em. Nie HS-em. Aczkolwiek widzieliśmy teraz nowego HS-a, nowy HS oraz Beijing 5 i 7 są moim zdaniem lepsze od tego samochodu jako cały produkt. Całość. Natomiast rozumiem, że dla kogoś Bajik może wyglądać zbyt jak Tiguan, albo Tiguan zbyt jak Bajik, hehe. A to wygląda, kurde, no może nie jak Urus, ale z kuprą mógłby... Szruprą. No około takiego Formentador. Formentador. Tak jest. Boże, jedno. Przy okazji, Formentor to jest półwysep gdzieś na jakiejś, gdzie my tak lubimy, na Majorce czy coś takiego. Mhm. Teraz wiecie, uczymy, bawimy. Absolutnie. Do jakiej marki samochodów możecie porównać jakość wykonania wnętrza? Do dowolnej chińskiej. Tak. I ostatnie... Oraz, przepraszam, jeszcze powiem, do właśnie jakiegoś takiego Hyundai Kia sprzed 10-15 lat. To też prawda. I ostatnie pytanie, też było zapach w aucie, tak, dokuczliwy, trudno. Co lepsze, Mazda CX-30 AWD czy Forthing? No mordo, no mordo. Kochany, co to jest za pytanie? O ile nie potrzebujesz 22 cm na nogi z tyłu, to Mazda. Do tego. Kupilibyście Forthinga? Napiszcie. A my jedziemy kupić sobie chleb. Tak, bo jest raptem 11:20 i możemy wreszcie zjeść śniadanie po nagraniu trzecim. Ale kto liczy? Pa! Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały około motoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.